terytorialnego, jak i prywatne podmioty w tym, aby ci pensjonariusze, którzy tam są, byli bezpieczni. Pani minister, jeśli pani pozwoli. Ale, to nie jest, pani minister, rozmawiamy, czy prowadzimy monolog. Opieki. Proszę wybaczyć. Znaczy, to w ten sposób nie da się rozmawiać. Nie, bardzo przepraszam. Szanowni państwo, naszym gościem jest Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej. Żeby się nimi opiekowali. My dziś jako państwo też ich wspomagamy. Przekazujemy środki ochrony indywidualnej, przekazujemy, pani minister, jeżeli potrzeba, jest interwencja. Czy musimy zakończyć tę rozmowę, bo nie rozumiem za bardzo konwencji, w jakiej się znaleźliśmy. Pomagają wojewodowie. Czy pani mnie słyszy? Panie redaktorze, halo? Nasze kompleksowe działania są prowadzone przez cały czas. Czy pani mnie słyszy? Od tego zacznijmy. Tak, słyszę pana. Czy zechce pani odpowiedzieć na pytania, które chciałbym zadać, czy jednak przyjmujemy konwencję konferencji czy briefingu prasowego, a to chyba nie ten model, na taki się nie umówiliśmy, wydaje mi się. Panie redaktorze, odpowiadamy na te pytania jak najbardziej, które pan chce zadać. Ale pani nie wie, jakie pytania chce zadać. Pani minister. Nie, pani minister, pani nie zna pytań, które chce zadać. Sytuację, jaka jest w kraju, bo naszą rolą pokażmy jako rządu jest przede wszystkim pokazanie prawdziwego obrazu w takim razie, tej pani sytuacji minister, związanej z opieką z osobami konkretne starszymi. Pytanie, na które mam nadzieję pani na odpowie. To, czy aby kiedy, przede wszystkim kiedy rozmawiała pani prawdziwe działanie rządu. Ale rząd pani podjął minister, działania wspierające zarówno domy pomocy społecznej, minister, zostały przekazane dodatkowe mówi? Środki. Mało tego, przez regionalne ośrodki polityki mówi, pani społecznej minister. Realizowane są programy, które pomagają w opiece społecznej dać dodatkowe wsparcie tym pani domom minister, pomocy społecznej. Zadam pytanie, na które być może pani zdoła odpowiedzieć, zechce tak? odpowiedzieć, szanując naszych słuchaczy i widzów. Bardzo przepraszam, ale tu nie chodzi o szacunek do mnie, tylko do osób, które nas słuchają i które próbują zrozumieć, o co w tej